Hongkong. Miasto kojarzące się ze spektakularnymi wieżowcami, blichtrem, pieniędzmi, handlem międzynarodowym. Jednak w ostatnim czasie częściej przyciągające uwagę opinii publicznej ze względu na skalę występujących tam protestów społecznych. W tym krótkim nagraniu chciałbym Państwu przedstawić przyczynę obecnej sytuacji społecznej i politycznej w Hongkongu, wyjaśnić, dlaczego Hongkończycy protestują, jakie mają obawy i dlaczego ich sytuacja nie jest wcale tak dobra, jak mogłoby się wydawać. Aby zrozumieć współczesny Hongkong, musimy się jednak cofnąć aż do XIX wieku. Wówczas to bowiem cesarstwo chińskie toczyło nierówny bój z zachodnimi imperiami. Jego elementem była tak zwana pierwsza wojna opiumowa, która miała miejsce w latach 1839-1842. W jej wyniku zwycięska Wielka Brytania jako element wymuszania na Chinach ustępstw handlowych uzyskała także po wsze czasy, na wieczność, wyspę na Morzu Południowochińskim właśnie o nazwie Hongkong. Ale współczesny Hongkong, jak i ten okresu brytyjskiego, terytorialnie nie ograniczał się do samej wyspy. W trakcie kolejnych konfliktów zachodnich państw z Chinami Wielka Brytania uzyskała dalsze tereny, w tym w 1898 roku jako 99-letnią dzierżawę, tak zwane nowe terytoria, będące częścią Półwyspu Kowloon położonego na wprost wyspy Hongkong, a stanowiące aż 92% całego terytorium uzyskanego przez Brytyjczyków. W ten sposób Wielka Brytania zdobyła w XIX wieku na południowych obrzeżach Chin rejon o powierzchni ponad 1100 km². Problem, którego wówczas jeszcze nie podnoszono, była zróżnicowana forma prawna Hongkongu. Część ziem, jak wskazałem, pozyskana została na zawsze, inne, jak nowe terytoria, na 99-letnią dzierżawę. W tym czasie Hongkong rozwijał się pod administracją brytyjską w duchu wolnego rynku, a z czasem coraz większych swobód obywatelskich. Jednocześnie w tym samym czasie w Chinach dochodziło do znacznych przemian, między innymi do proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej oraz dramatycznych skutkach eksperymentów społecznych i gospodarczych Mao Zedonga. Hongkong natomiast prosperował dzięki roli bramy do Chin oraz w dużej mierze w kontraście do komunistycznego reżimu. W latach 70. XX wieku Brytyjczycy zaczęli na poważnie zastanawiać się, co skończącą się w 1997 roku 99-letnią dzierżawą nowych terytoriów, które przypomnijmy raz jeszcze, stanowiło aż 92% terytorium Hongkongu, a jednocześnie przez dekady nierozerwalnie związały się z innymi częściami regionu. Dlatego też ostatecznie w wyniku toczących się w latach 1982-1984 oficjalnych negocjacji brytyjsko-chińskich ustalono, że Hongkong wróci do Chińskiej Republiki Ludowej, ale w ramach szerokiej autonomii, dającej Hongkongowi m.in. prawo do posiadania przez kolejne 50 lat własnego systemu społeczno-ekonomicznego i prawnego. Tą szeroką autonomię Hongkongu w ramach Chińskiej Republiki Ludowej określono zasadą jedno państwo, dwa systemy. I tak 1 lipca 1997 roku Hongkong oficjalnie stał się specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. Ten moment wyznacza też początek odnajdywania się mieszkańców Hongkongu w nowej rzeczywistości jako podwładnych Chińskiej Republiki Ludowej. Proces tranzycji suwerenności wywołał wiele obaw. Czy Hongkończycy rzeczywiście będą mogli cieszyć się nieskrępowaną wolnością słowa i ochroną praw obywatelskich? Czy komunistyczna partia Chin nie będzie chciała ingerować w swobody Hongkongu? Jak w końcu będzie wyglądała przyszłość regionu w ramach Chińskiej Republiki Ludowej? Mieszkańcy Hongkongu stali się bardzo wyczuleni na jakiekolwiek przejawy prób ograniczania ich autonomii. W związku z tym dość powszednie stały się protesty i tak w 2003 roku Hongkończycy masowo sprzeciwili się próbie wprowadzenia w regionie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. W latach 2006 i 2007 występowali przeciwko wyburzaniu historycznych zabudowań przystani portowych, które stanowiły istotny element dziedzictwa, tożsamości Hongkongu. W 2009 i 2010 roku manifestowali przeciwko budowie połączeń kolejowych z Chinami kontynentalnymi.
Z kolei w 2012 doszło do bardzo ważnych protestów przeciwko próbie wprowadzania tak zwanego nauczania patriotycznego w szkołach hongkońskich, co postrzegano jako element zmiany sposobu myślenia młodzieży. Dochodziło także do sprzeciwu wobec przyjazdów Chińczyków z Chin kontynentalnych do Hongkongu. 2014 rok przyniósł zaś już zauważalną w mediach światowych tak zwaną rewolucję parasolkową, która trwała kilka miesięcy i zgromadziła na ulicach Hongkongu dziesiątki tysięcy osób. Związana ona była z niespełnieniem obietnicy demokratyzacji wyborów w specjalnym regionie administracyjnym. Protesty jednak odbywały się także po 2014 roku i stawały się coraz brutalniejsze. W 2016 roku doszło do zamieszek na ulicach Hongkongu w trakcie święta chińskiego Nowego Roku. Bardzo popularne stały się również tradycyjne, coroczne protesty, jak na przykład 4 czerwca w związku z datą masakry na placu Tiananmen w Chinach kontynentalnych, daty zapomnianej. 1 lipca, czyli dnia przekazania Hongkongu Chińskiej Republice Ludowej, czy 1 stycznia, kiedy to Hongkończycy przypominają o postulatach demokratyzacji regionu i wyrażają swój sprzeciw wobec wpływów Pekinu na Hongkong. Mieszkańcy Hongkongu w znacznej mierze negatywnie bowiem postrzegają zmiany, które nastąpiły po 1997 roku. Podkreślają m.in. pogarszającą się perspektywę ekonomiczną regionu, co musimy podkreślić nie jest wyłącznie efektem objęcia Hongkongu chińską suwerennością. Podnoszą także hasła obniżających się standardów ochrony praw obywatelskich, pogorszenia swobody działania prodemokratycznych środowisk politycznych, zwiększającą się autocenzurą mediów czy zbytnią uległością rządu specjalnego regionu administracyjnego względem władz w Pekinie. Podnoszone są również hasła sprzeciwu wobec nadmiernej liczby Chińczyków przybywających z kontynentu, oskarżanych o powodowanie wzrostu cen towarów i ograniczanie dostępu do niektórych usług. Między innymi z tych powodów w Hongkongu zaczęło narastać zjawisko zwane lokalizmem, czyli z jednej strony ruchy społeczne, z drugiej tożsamość mocno osadzona w lokalnej hongkońskiej kulturze, tradycji i historii. Ruchy lokalistyczne są przeciwne między innymi rozszerzającym się wpływom Pekinu na Hongkong, wspomnianym nadmiernym przyjazdom Chińczyków z kontynentu, ograniczaniem procesu demokratyzacji wyborów do lokalnej legislatywy i szefa rządu. I te właśnie obawy o przyszłość Hongkongu, pogarszające się bezpieczeństwo ekonomiczne, niezgoda na stopniowe krępowanie swobód regionu, wykreowało kontekst dla obecnie obserwowanych protestów. Bezpośrednią przyczyną wybuchu protestów w 2019 roku w Hongkongu była zapowiedź przyjęcia przez rząd specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu przepisów umożliwiających ekstradycję mieszkańca Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej. Obawy Hongkończyków wiązały się z realną możliwością przekazywania władzom HRL osób z terytorium Hongkongu, także w sprawach chociażby politycznych. Ale pamiętać musimy, że grunt do tych protestów, które wybuchły w 2019 roku, był przygotowywany przez wcześniejsze doświadczenia masowych protestów, rozwiniętą w tym czasie już sieć organizacyjną prodemokratycznych środowisk opozycyjnych. I tak, gdy w lutym 2019 roku władze regionu przedstawiły projekt przepisów ekstradycyjnych, to wywołało początkowo pojedyncze, pokojowe protesty. Jednak już w czerwcu 2019 roku zgromadzenia publiczne zaczęły skupiać coraz to liczniejsze rzesze uczestników. 9 czerwca marsz przeciwników ustawy zgromadził ponad 1 milion mieszkańców, w tym, musimy pamiętać, 7-milionowym regionie. 16 czerwca było to już prawie 2 miliony osób. Punktem zwrotnym protestów były bowiem wydarzenia z 12 czerwca, gdy policja zastosowała dość brutalne metody rozpędzenia pokojowo protestujących Hongkończyków. Od tego czasu postulat protestujących dotyczący wycofania z toku prac legislacyjnych projektu ustawy ekstradycyjnej poszerzony został o kolejne 4 hasła, tworząc tak zwane 5 demands, 5 żądań.
I było to zaprzestanie określania wydarzeń z 12 czerwca mianem zamieszek, zwolnienie i oczyszczenie z zarzutów zatrzymanych protestujących, powołanie niezależnej komisji do zbadania przypadków brutalności policji i w końcu ustąpienie ze stanowiska szefowej rządu Carrie Lam oraz wprowadzenie w pełni demokratycznych i powszechnych wyborów legislatywy i szefa egzekutywy regionu. Protesty stawały się coraz częstsze i o ile w lipcu miało miejsce 16 większych protestów, o tyle w sierpniu było to już 34, a we wrześniu 108. Jednocześnie też działania policji względem manifestantów w tygodniach po 12 czerwca nabrały bardziej brutalnych form. Pojawiać zaczęły się oskarżenia o łamanie przez służby policyjne kolejnych norm, takich jak niebezpieczne używanie broni gładkolufowej, niewłaściwe procedury stosowania innych rodzajów broni, nadmierne wykorzystywanie gazu pieprzowego, czy w końcu nieuzasadniona fizyczna przemoc. Zdarzały się także przypadki utrudniania pracy ratownikom medycznym, oskarżenia o przemoc seksualną. Zatrzymani podnosili także zarzuty stosowania przemocy w trakcie aresztowania przez policjantów, w tym dehumanizowania czy utrudniania dostępu do prawników. Policjantów oskarżano również o niestosowanie się do wewnętrznych regulacji, na przykład nakazujących posiadanie identyfikatorów w trakcie pracy, utrudnianie działania dziennikarzom, czy nawet przebieranie się za protestujących. Pojawiły się także niezweryfikowane podejrzenia o wywożenie zatrzymanych do Chin kontynentalnych, a także dziwne przypadki samobójstw wśród młodzieży. Powiedziałem, że Hongkong jest rozprotestowanym regionem, tak moglibyśmy to określić, ale manifestacje z 2019 roku są nietypowe także z kilku innych powodów i być może dlatego właśnie przyciągnęły uwagę opinii, międzynarodowej opinii publicznej. Po pierwsze, odmiennie od wydarzeń rewolucji parasolkowej z 2014 roku, protestujący nie okupują trwale jednego miejsca, tym samym ułatwiając policji rozbicie manifestacji. Mottem przyświecającym protestującym stały się bowiem słowa Bruce'a Lee, skądinąd znanego Hongkończyka, be water, bądź wodą, działaj jak woda. Manifestanci interpretują je jako taktykę szybkiego dostosowywania się do działań służb porządkowych, mobilności, unikania długotrwałych akcji. Doświadczenia wcześniejszych protestów oraz łatwość ich rozbijania przez służby porządkowe spowodowała, że obecnie trudne jest też wskazanie organizatorów poszczególnych działań. Brakuje centralizacji procesu decyzyjnego. Żadna konkretna organizacja społeczna nie jest jedynym promotorem działań i demonstracji. Protesty z 2019 roku nie wykreowały też nowych liderów opozycji. Trudno wskazać sieć organizacyjną, a sama komunikacja odbywa się przez szyfrowane komunikatory i fora internetowe. Protesty z 2019 roku zwracają uwagę również dlatego, że przyniosły rozwój sfery symbolicznej wśród protestującej młodzieży. Wzmocniły tożsamość pokoleniową. Wykreowano chociażby wizualne symbole walki, jak zmienia kolorystyka flagi Hongkongu. Pojawiły się liczne piosenki mające pretendować do roli nieformalnego hymnu Hongkongu. Protestujący rozwinęli także taktykę znaną z działania organizacji anarchistycznych Black Blocs, czyli swoistego rodzaju paramilitarnego przygotowania do walki z policją. Na zakończenie podkreślić należy, że nie możemy oczekiwać uspokojenia sytuacji w Hongkongu w najbliższym czasie. Problemy, o których wspomniałem wcześniej, nie zniknęły, a już pojawia się kolejny kryzys, gdyż władze chińskie zapowiedziały wprowadzenie w Hongkongu przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego, które budzą obawy o możliwość bezpośredniej ingerencji władz chińskich w kwestie polityczne Hongkongu. Obserwujemy zatem rozwój sytuacji, która na chwilę obecną nie napawa do optymizmu i w związku z tym też wydawać może się ciekawa dla opinii publicznej. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję.